Napis: Muzeum Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego. Wiejski pejzaż, stare drewniane chaty pod lasem, kościółek, na dachach i wokół domów resztki śniegu. W jednej z chat, przy stole nakrytym białym obrusem haftowanym w barwne kwiaty, stoi Zofia Warciak, dojrzała kobieta w odświętnym stroju orawskim. Pani Zofia ma jasne, półdługie włosy. Na serdecznym palcu lewej dłoni nosi obrączkę i pierścionek. Ubrana jest w elegancką, ozdobioną pasami granatowej koronki, jedwabną bluzkę w kolorze ekri i granatową spódnicę. Przed Zofią, na dużym talerzu udekorowanym gałązkami bukszpanu i baziami, stoi baranek wielkanocny. Na mniejszych talerzach po prawej stronie spoczywa bochen chleba, po lewej stosik jajek w skorupkach. Drożdżowa babka, przyprószona cukrem pudrem, zajmuje środek stołu. Pęta kiełbasy, gotowane i wędzone mięsa, gomułka masła, tarty chrzan, wyłożone są w głębokich talerzach. Między nimi stoją porcelitowe kubki z wodą i solą oraz buteleczka z niebieskiego szkła wypełniona wodą święconą. Za plecami pani Zofii stoi drewniana ławka o falistym oparciu. Powyżej na ścianie z bali umocowano półkę z haczykami, na których wiszą różnokolorowe kubki. Nad nimi ciągną się dwa rzędy talerzy wspartych o balustradkę. Pani Zofia mówi do kamery. Witam wszystkich serdecznie. Są my w Muzeum Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej w XIX-wiecznej chałupie w białej izbie. I z tej izby w imieniu dyrekcji i pracowników muzeum chciałam wam złożyć najserdeczniej se życzenia na zbliżające się święta wielkanocne. Niech zmartwychwstały Chrystus wam błogosławi, przyniesie syczko, co dobre, a przyroda, co budzi się do życia, niech wam zapewni pożywienie na cały rok. Weselcie się, radujcie się, a kiedy siadniecie do wielkanocnego stołu, niech ten stół będzie dla was łontożym. Kiedy weźmiecie poświęcone jojko i się nim będziecie dzielić, życzymy wam, żeby to dobro ożywiło się, żeby narodziło się na nowo i wesło do waszych domów i wesło to dobro na wszystkie strony świata, do każdej chałupecki. Kiedy spróbujecie święconego krzonu, niech wam dodo krzepy i siły na drogę waszego życia. A baranek wielkanocny, który symbolizuje Chrystusa, niech was prowadzi do zwycięstwa w każdej ziemskiej sprawie. Weźcie tyś kawałek chleba i kiedy będziecie się nim dzielić, niech ten chleb stanie się pokarmem dla waszej duszy, a jak wam okrusenka spadnie na ziem, podnieście je z ucałowaniem i uszanowaniem, tak jak to cenili nasi przodkowie. Weźcie ty z babkę, niech wam osłodzi życie, weźcie kiełbasy, weźcie bocku, weźcie siądry, niech wam to syczko zapewni dobrobyt na cały świąteczny czas, ale i na cały rok. Nie zabudźcie ty skosztować soli i ta sól niech was chroni od wszelijakiego zepsucia. No i tyś posmarujcie se chlebuś masełkiem domowym poświęcone dodową zdrowio, ale troszeczkę dostawcie, skowojcie, jakby trzeba było w roku w czasie choroby uzyć, żeby było, a poświęcone cyni cuda. No i nie zabudźcie tyś, że po tej niedzieli wielkiej nocy przypadł poniedziałek wielkanocny, śmigusz, trzeba się iść po lodzie, jak to zwyczaj nakazuje, weźcie wodę święconą. Polejcie się rodzinnie, żebyście byli zdrowi, a woda łocysco ze sytkiego złego, no i słuzyną na całe życie. Weselcie się, radujcie się, Pan Jezus zmartwychwstał, syćkiego wam dobrego.
Napisy końcowe. Biała plansza z logotypami Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego Zubrzyca Górna oraz Małopolski. Scenariusz i życzenia. Zofia Warciak. Muzyka. Marcin Kowalczyk. Kamery i montaż. Leszek Janiszewski. U dołu planszy ikonki serwisów Instagram, YouTube i Facebook. Hashtag Orawa Skansen.